Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Jezus rozradował się Bogiem. Bogiem można się radować. On dotyka najgłębiej i porusza nasze serce. Ludzie, którzy są na przykład owładnięci Duchem Świętym, oni się cieszą, skaczą, śpiewają, płaczą z radości. Bóg dotyka ludzkiego wnętrza, ludzkiego serca. I radowanie się Bogiem to jest to, o co chodzi w modlitwie. Ja przyjmując Jego Słowo, raduję się w Duchu. Bo Słowo Boże było pisane pod wpływem Ducha Świętego, z natchnienia Ducha Świętego. I kiedy my słuchamy, rozważamy Słowo Boże, to Duch Święty nas napełnia. To jest właśnie ten moment Pięćdziesiątnicy. I w takim rozradowaniu jest silna potrzeba mówienia do tego, kogo się kocha. Syn mówi swojemu Ojcu o wielkiej miłości. Podziwia Ojca, że zakrywa pewne rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawia je ludziom prostym. Zobaczmy, że my często potrafimy ulegać pewnemu skomplikowaniu. Tam, gdzie rzeczy są proste, zrozumiałe, tam my je tak skomplikujemy, a tym samym swoje życie. Życie polega na miłości. Jeżeli wyznajemy Bogu miłość, to tę miłość też od Niego otrzymujemy. Bo każde wyznanie miłości jest otwarciem też na jej przyjęcie. Otwarciem. Gdy Bóg objawia swoje słowo, ono czyni nas mądrymi. Ono czyni nas roztropnymi. Słowo mądrości, którym raduje się moje serce, objawiające wolę Pana, ono lepi mnie jako człowieka mądrego. Słowo lepi. Słowo stwarza. Słowo budzi. Czasami powiemy drugiemu człowiekowi takie słowa, że on staje i duma, i zastanawia się, i myśli. Rzeczywiście coś w tym jest. Nie mówmy słów banalnych, głupich, niepotrzebnych. Mówmy słowa, które człowieka radują, które człowieka dają mu to, tę wewnętrzną pewność, że jest dla nas ważne, ale jest ważne także dla Boga. Człowiek mądry i roztropny ma serce ulepione przez mądrość Bożą, która go raduje i odsłania to, co jest zakryte przed jego oczyma. Zobaczmy, że im bliżej jesteśmy Boga, my więcej rozumiemy z życia swojego i najbliższych. Więcej rozumiemy. Im dalej od Pana Boga, tym bardziej życie jest niejasne. Niejasne. A jak jest niejasne, to jest skomplikowane. A jak skomplikowane, to jest za trudne, żeby je przeżywać. Taka jest miłość, że wszystko odnosi do tego, którego kocha. I żeby stać się mądrym i roztropnym, trzeba kochać Jezusa i ze wszystkim stawać przed Nim. Zobaczmy, mnie to zawsze tak fascynuje, małżonkowie, kiedy oni są na siebie otwarci i szczerzy. Mówią sobie, powiedzmy, o tym wszystkim. To oni pielęgnują w taki sposób miłość. Tam jest miłość. A kiedy są na siebie zamknięci, pewne rzeczy mówią, inne gdzieś tam ukrywają, wtedy
od siebie się oddalają i z czasem mogą stawać się sobie obce. Jakie to jest ważne, żeby w małżeństwie nie mieć tajemnic. Nie mieć tajemnic. Jezus mówi do uczniów o ich szczęśliwych oczach. Szczęśliwe to dostrzegające rzeczy takimi, jakimi one są, jakimi pokazuje je Bóg. Można w bólu własnego serca dostrzegać zło, niesprawiedliwość Boga, ale też można poznać Jego troskę, odojrzewanie w bólu mojego serca. Można uważać ból serca za przekleństwo, ale można też je rozeznać jako błogosławieństwo Pana Boga. I według ludzkiej mądrości coś jest pozbawione sensu, niepotrzebną udręką. I te same sprawy według mądrości Boga są w tym celu, abym stracił to, co jest dla mnie szkodliwe, a tego nie poznaję. Mam oczy zakryte na zło, które oblokło się w pozorne piękno i czaruje mnie swoją powierzchownością. Czasem spotykam się z takim pytaniem, jak rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe? Odpowiedź jest prosta. Czytać codziennie i rozważać choćby mały fragment Słowa Bożego. I przez czytanie i rozważanie Słowa Bożego nabywamy umiejętności tak zwanego rozeznawania duchów. Od kogo pochodzi to, co do nas przychodzi? Od Pana czy też od złego?